ze ściśniętym sercem w noc. Dziennik Górnośląskiego Żołnierza Wielkiej Wojny 1915-1918. Jest to historia prawdziwa, a wszystkie jej wspomnienia zostały spisane przez Alberta Adamskiego podczas I wojny światowej. Ciąg dalszy części trzeciej. Na froncie w Serbii. Marsz do Doliny Gruza. 5 listopada 1915. O północy nagły alarm. Tym razem naprawdę ruszamy w szybkim tempie. Wydaje się, że idziemy do walki. Ach, gdy jest się tak zaspanym i nagle trzeba się pakować, wszystko robi się nie tak. Minęło dobre pół godziny, zanim zebraliśmy się w gotowości. I co teraz? Najwyraźniej aż tak pilne to nie było, bo stoimy i czekamy. Czekamy i stoimy. Żeby była miła odmiana i nikt się nie nudził. A kto chce zostać cyrkowcem, może ćwiczyć stanie na jednej nodze. Gdy w końcu około w pół do pierwszej w nocy ruszamy, jestem już zmęczony od długiego stania z ciężką małpą. Przy tym marsz odbywa się nocą ciemną jak w tyłku, czego wszakże nie mogę przysiąc, bo nie wiem jak tam jest ciemno. Idziemy nieco w bok przez dłuższą chwilę, a droga staje się coraz bardziej błotnista. Szkoda naszych ćwieków w butach, bo przy takiej trasie są do kitu, bo ta szosa to nic innego jak mokra ścieżka ze żwiru i żużlu. O ile mogę się połapać, marsz kieruje się najpierw w przód, w lewo, następnie przez drewniany most, a potem ostro w prawo. Wnoszę stąd, że idziemy najprzód na południe, potem na wschód, teraz prawie prosto na zachód. Minęliśmy w nocy wioskę, a może tylko kilka zagród przy drodze. Jak się zdaje, biegniemy znowu zygzakiem za frontem. Słyszymy tu i tam w oddali strzały, ale wbrew oczekiwaniom nie wchodzimy do walki. I ciągle to podciąganie, ależ to wyczerpujące. Niekiedy stoi się kilka minut, aż udaje się dalej ruszyć gęsiego, pokonując jakąś przeszkodę, potem bieg i znowu podciąganie się przez przeszkody. Podporucznik na koniu może sadzić wielkie skoki. Gdybym siedział jak on na szkapie, też bym robił kilometrowe skoki. Wczesnym rankiem wchodzimy do wioski, przez którą wiedzie szeroka, ale błotnista, niebrukowana ulica. Nie zatrzymujemy się, bo przecież to dopiero początek dnia. Trupia wieś. Nie wiem jak się faktycznie nazywa. Ja określam ją mianem trupiej wsi, bo widzieliśmy w niej mnóstwo poległych Serbów. Między zagrodami na lewo od naszej drogi ciągnie się wielkie i płaskie pole zboża. I właśnie na tym polu widzę może 40-50 martwych Serbów. Leżą, klęczą, siedzą, kucają w różnych pozycjach. Tak jak upadli po śmiertelnym strzale, tak ciągle leżą na otwartym polu. Straszny widok. Wygląda to tak, jakby ruszyli do szturmu w rozsypce i skosiły ich nasze KM-y. Wskazują też na to nasadzone na karabiny bagnety i kierunek, w którym obrócone są ich twarze. Zdarzyło to się nocą, czy może wczoraj? Nie zatrzymujemy się, lecz godzinami idziemy dalej. Potem krótki postój i znów w drogę. Po niemal 12-godzinnym marszu docieramy do wsi Guberevac. Tak jakoś nazywa się ta dziura. Na koniec maszerujemy po błotnistej szosie lub na łąkach obok niej. Po lewej płynie rzeka. To Gruza. Na koniec znowu zamarudziłem, podobnie jak większa część kompanii, ale tym razem kadra się cieszy, że w ogóle idziemy. We wsi w końcu zarządzono dłuższą pauzę. Nie zostajemy tu jednak na noc. Pod wieczór ruszamy dalej doliną, potem skręcamy w prawo w góry, znowu męczący marsz w szeregu z typowym zatrzymywaniem się i podbieganiem. Znów zostałem w tyle, ale w końcu dogoniłem kompanię, kwaterującą już około wioski Leskovac. Miałem szczęście i załapałem się jeszcze na posiłek, a w jakiejś stajni udało mi się znaleźć miejsce. Padałem na pysk, więc od razu poszedłem spać. 6 listopada 1915. Bladym świtem ruszamy dalej, to znaczy najpierw wstecz drogą wiodącą do Doliny Gruzy, potem w kierunku południowym po drodze albo obok niej. Wnet znów zacząłem odstawać i szedłem za kompanią w tempie, na jakie miałem ochotę.
Przyłączyli się do mnie kamraci Malajka i Lukasik. Po prawej i lewej stronie doliny ciągną się góry. Widać tam wiele pojedynczych domów i zniszczonych wsi, ale nie chcemy się urywać na rekwizycję tak daleko od drogi. Lepiej już głodować. Koło południa docieramy do wsi Pecenok, gdzie znajdujemy wielki zapas musu śliwkowego. Może 100 beczek, a każda po co najmniej 4-5 centnarów. Jedna beczka była już otwarta i wzięliśmy sobie porcję, pełną przykrywkę menaszki. Niedobrze za bardzo się tym najeść, bo łatwo pójdzie w spodnie. Ruszamy więc dalej za kompanią, głodując. Teraz już 12 ludzi idzie za mną. Będzie nerwowo, bo jak się dowiadujemy, kompania skręciła na prawo od szosy i zaczyna się szukanie miejsca na biwak. Przykra sprawa, jeśli nie ma się pojęcia, którą drogą albo ścieżką wiodącą przez góry mamy teraz iść. Dotarliśmy do kompanii dopiero koło wieczora, gdy biwakowała na grzbiecie górskim, ale jedzenia już nie było. Wieś zwana Milavčići leży w pobliżu i mimo ciemności udało nam się zorganizować kilka kur, ziemniaków i trochę mąki kukurydzianej. Teraz rusza gotowanie. Tłuszczu mamy jeszcze 3/4 menaszki, a więc kartofle z boczkiem, kurczak i zupa kukurydziana. Ale tylko dla nas, maruderów. Zbudowaliśmy sobie nawet osobny namiot. Skoro inni nie myśleli o nas, pobierając jedzenie, to teraz my myślimy tylko o sobie. Wielkie nieszczęście przydarzyło się dziś w nocy kamratowi Majerowi. Facet jest niestety krótkowidzem, a mimo tego chciał przynieść wodę z dziury z wodą. Bo tu nie ma studni, są tylko takie dziury. Pośliznął się i wpadł głęboko do dziury. Zaczął wrzeszczeć w niebogłosy o pomoc. Oczywiście szybko go wyciągnięto. Nieszczęsny chłop jest kompletnie mokry, ale mógłby już nie wrzeszczeć tak bardzo, bo nie świadczy to o wielkiej odwadze, a potwierdza tylko prawdziwość przysłowia: kto ma pecha, niech unika wyśmiania. Naśmialiśmy i natrząsaliśmy się z niego, że niby chciał się wykąpać. Za ciepło ci, co? Masz jeszcze okulary? Albo wołałeś o pincenes? Lepiej widzisz, ny! Chciał wychlać całą wodę z dziury. Takie i podobne kpiny śmigały w powietrzu w rozmaitych dialektach, a nieszczęśnik stał siny z wściekłości albo z zimna przy ognisku straży. Na przyszłość będzie ostrożniejszy lub zachowa się odważniej. Przemarsz do Kraljewa. 7 listopada 1915. Wymarsz zaczął się już o 1 w nocy. Zaraz potem rozpoczął się trudny odcinek ze wspinaczką i ślizganiem się. Że też właśnie w nocy trzeba było iść dalej, jakby ta kompania, szczególnie kompania serbska, była pociągiem pośpiesznym pędzącym 100 km na godzinę. Już po chwili nie szliśmy zwartą kolumną i mimo okropnych wyzwisk podporucznika Wiska coraz więcej kolegów zostawało w tyle. Podporucznik Schickler, bardzo młody oficer, ma co prawda surowe przykazanie, żeby szedł jako ostatni i łapał wszystkich maruderów. Ale to zacny człowiek. Porozmawiałem z nim otwarcie i wyłożyłem mu nasz punkt widzenia na podciąganie, znajdując u niego zrozumienie. Nie po to, żeby uwolnić się spod jego nadzoru, bo porządnemu przełożonemu nikt nie będzie robił trudności. I my, maruderzy. A było to już dobre pół kompanii. W końcu grzecznie w zwartej grupie dreptaliśmy ze szpicą aż do szosy w Dolinie Gruzy. Tam wykorzystałem pierwszą okazję, żeby zwiać. Skok w bok w krzaki na brzegu drogi w ciemnościach to drobnostka. Prawdopodobnie wielu zrobiło podobnie, choć ze mną w krzakach znalazł się tylko Lukasik. Zdrzemnęliśmy się trochę, aż zrobiło się jasno, a potem zadowoleni poszliśmy za kompanią. Dotarliśmy do niej koło południa w okolicy Kimidżory, w Dolinie Morawy. Tym razem za spóźnienie obiecano nam straż nocną, a na dodatek dostaliśmy solidną burę od podporucznika Wiska. Kompania stacjonuje tu już od wielu godzin jako rezerwa bojowa. Dzisiaj mamy przypuścić szturm na miasto Kraljewo. Słychać gwałtowną kanonadę dział, pewno pogłoski są prawdziwe. Po południu ruszamy drogą dalej aż do wielkiego mostu na Morawie. Ten most częściowo wysadzili cofający się Serbowie, ale saperzy zrobili już prowizoryczne przejście i można pojedynczo balansować po uszkodzonej środkowej części. Serb ostrzeliwuje jednak most szrapnelami.
Na nasze szczęście jest to ogień nieciągły i wreszcie udaje nam się bez strat przedostać na drugą stronę. To nic miłego balansować na wąskiej belce nad szerokim nurtem, oczekując w każdej chwili na uderzenie szrapnela. Po pokonaniu mostu poszliśmy dalej w zwartej grupie, ale pod osłoną zarośli i krzaków. Pozostawaliśmy w ukryciu przez całe godziny. Przy dzisiejszej ciepłej i słonecznej pogodzie znaleźliśmy nawet czas, by pisać, a przede wszystkim iskać wszy. Około godziny trzeciej zaczęliśmy pełzać pod osłoną coraz bliżej miasta. Okolica jest tu co prawda dość równa, ale pełno tu żywopłotów i zarośli. Nieniepokojeni w ogóle przez nieprzyjaciela dotarliśmy w półkolu aż do południowo-wschodnich opłotków miasta, gdzie mieliśmy czekać w ciemnościach. Dostajemy zezwolenie na zjedzenie żelaznej porcji. Tylko kto zachował do dzisiaj żelazną porcję? Nikt. Owszem, wszyscy mają kostki z bulionem ryżowym, który trzeba gotować, a przecież nie wolno nam rozpalać ognia. Mam jeszcze woreczek sucharów i dużo tłuszczu, więc jem, ale bardziej tłuszcz niż ćwibak. Dociera do nas radosna wieść, że miasto zostało zajęte. Zdobyto ponad 100 dział i tysiące jeńców wraz z serbskimi taborami. Nasz pierwszy batalion brał udział w szturmie i przejął bogate łupy w postaci cygar i czekolad. Ponoć mamy coś z tego dostać. Ostatecznie nigdy nie ujrzeliśmy tego na oczy. Wieczorem okrężnymi drogami weszliśmy do miasta i maszerowaliśmy przez zupełnie ciche i ciemne ulice aż do przedmieść, gdzie oczekiwaliśmy na dalsze rozkazy, kryjąc się za domami, co chroniło nas przed mocnym gradem kul. Nieprzyjaciel jednak zaczął się wycofywać, a my ucieszyliśmy się, gdy w końcu nadeszła wieść, że mamy zająć kwatery w mieście. Zaczęło padać, ucieszyliśmy się więc podwójnie, że w końcu będziemy mieć dach nad głową. Wraz z dwiema drużynami i podporucznikiem Lorencem zajęliśmy przestronną kamienicę. Na początku zastaliśmy w niej tylko jakąś starą, pijaną Serbkę, która chciała nas raczyć obrzydliwą rakiją, serbską siwuchą. Ale zaczęliśmy myszkować i wnet znaleźliśmy całe wiadro smalcu. Wydaje się, że amerykańskiego. I worek świetnej krupczatki. Od razu ruszyło pieczenie placków. Nie ma tu pieców, tylko w kominach są pozostawione otwory, w których rozpala się ogień i można piec. Jedna izba była zamknięta i oczywiście od razu chcieliśmy wyważyć drzwi, ale wyszła do nas dobrze i po miejskiemu ubrana kobieta, mówiąca do tego nieźle po niemiecku. Prosiła nas o łaskę, tłumacząc, że zbiegła tu z Belgradu wraz z trzema innymi kobietami, a teraz nie mogą odejść wraz z uciekającym w góry serbskim wojskiem. Uwierzyliśmy jej, szczególnie gdy ochoczo wręczyła nam kuchenkę naftową, a do tego doniosła na starą pijaczkę, że wobec nich kobiet jest bardzo skąpa, a my powinniśmy gruntownie zrewidować sofy w mieszkaniu starej. Obiecaliśmy jej i pozostałym trzem, których nawet nie widzieliśmy, że nie będziemy ich nagabywać. Nie, nie jesteśmy takimi prostakami. Ale starą Serbkę natychmiast wywaliliśmy z betów i wywróciliśmy do góry nogami całą budę. Aha, były tam skrzynie urządzone jak sofy, a w skrzyniach wspaniałe jabłka, ryż, kostki cukru. Z tym towarem można by otworzyć sklep. Jabłka i cukier są nasze. Podzieliliśmy je, zjedli i na ile się dało, upchnęliśmy do tornistrów. A żeby stara skończyła się drzeć, zamknęliśmy ją w pustej stajni. Na koniec podporucznik Lorenz został wpakowany do jej łóżka. Czy tego chciał, czy nie? My, rzecz jasna, w ogóle nie myśleliśmy o spaniu. Wymarsz przewidziano ponoć na 4 rano, a pieczenie, jedzenie i dalsze przeszukania przeciągały się długo w noc. Za szafą znalazłem może ze 30 szklanych słoików z konserwami owocowymi. Nie były to typowe przetwory, bo owoce zalano syropem cukrowym, przez co było to bardzo słodkie. Wmusiłem w siebie tylko pół słoika i mam wrażenie, że przysypiałem potem przez kilka godzin aż do wymarszu. 8 listopada 1915. O godzinie 4 rano kompania zebrała się na ulicy przed naszym domem. Po odczekaniu około pół godziny padł rozkaz: z powrotem do kwater! Na to się ucieszyliśmy. Wreszcie ułożyliśmy się do snu i dopiero z rana rozejrzałem się trochę, żeby zobaczyć, gdzie właściwie się znajdujemy. Miasto nie jest duże, ale dość nowoczesne.
Tyle, że ulice są bardzo brudne, sklepy splądrowane, a w środku sterty gruzu. Motłoch musiał tu więc gruntownie demolować. Teraz nie ma plądrowania, zajmuje się tym, albo walczy z tym, wojsko niemieckie, które patroluje ulice. Niektórzy kamraci przynieśli z miasta świeczniki, herbatę i zapałki. Nie wchodziłem jeszcze do spustoszonych sklepów. Zasadziłem się za to na dwie ogromne skrzynie z naszego pokoju, które teraz otwarliśmy. Niestety były w nich wyłącznie książki, cała biblioteka i dobry męski garnitur z 5 orderami. Na nic nam się to nie przyda, więc na powrót zamykamy skrzynię. Szkoda, bo chętnie ujrzelibyśmy skrzynie pełne wina. Koło południa zjawiło się dwóch ludzi, jakby z miejscowej niemieckiej komendatury wojskowej, informując, że nasza kwatera jest przeznaczona dla oficerów i mamy się z niej wynosić. Wskazano nam nędzną kwaterę przed miastem, tuż koło cmentarza. W tej budzie nie ma nawet słomy, ale szybko ją sobie załatwiliśmy. W końcu stacjonuje cała kompania, w naszym domu niemal cały trzeci pluton. Szperać nie ma za czym, ale na razie jesteśmy dobrze zaopatrzeni i cieszymy się, że dano nam spokój. Kraljewo, 9 listopada 1915. Przed południem na łące koło serbskiego cmentarza odprawiono nabożeństwo polowe. Wszystko odbyło się jak zwykle. Stąd można dość dobrze ogarnąć wzrokiem całe miasto i położone za nim góry. Słychać grzmot dział i strzały karabinów. Wnosząc obłoczków szrapneli, Serbowie są już wysoko w górach, a miasto nie jest pod ostrzałem. Po południu rusza służba niczym w koszarach. Trzeba czyścić broń, repetować ubrania i zrobić pranie. Na koniec dnia zwołano nawet apel. Komendatura wojskowa poskarżyła się, że w mieście mają miejsce wypadki plądrowania. Czy możemy coś na to poradzić? Owszem, ale tylko w przypadku, gdybyśmy w odpowiednim czasie, zanim uciekli Serbowie, wprowadzili do miasta siły policyjne. Tylko czy Serbowie by nam na to pozwolili? W każdym razie my, czyli 12. Kompania, jesteśmy w kwestii plądrowania równie niewinni, jak nienarodzone dzieci. Kim jest nasz podporucznik Wisk? To człowiek surowych zasad, z zawodu zapewne kaznodzieja, w każdym razie w punkcie wygłaszania kazań jest sumiennym mówcą. Wygłosił długą mowę, zarzucając nam plądrowanie, nie mając jednak na to najmniejszych dowodów. Pomyśleliśmy swoje, ale staliśmy oczywiście na baczność bez piśnięcia. Nie jestem w stanie oddać dosłownie całej jego przemowy, bo jednym uchem weszła, a drugim wyszła. Zapamiętałem sobie tylko dokładnie ostatnie słowa, które brzmiały następująco. Moja kompania nie dostanie więcej wódki ani wina, już ja o to zadbam. Mimo tego wieczorem załatwiliśmy sobie całe bańki wina, a pan podporucznik ani o tym nie wiedział, ani temu nie zapobiegł. Kto by chciał nam zakazać zabrania bezpańskiego wina? 10 listopada 1915. Przed południem myśleliśmy, że doczekamy tutaj końca wojny. Odbyła się surowa musztra zgodnie z upodobaniami naszego podporucznika Wiska, po której trzeba było dodatkowo nadłożyć drogi przez miasto, maszerując w wyprostowanej postawie. Pan podporucznik jechał na rumaku, bo przecież musiał być widziany przez całą kompanię. A może gdzieś tu jest jego kwatera i ukochane maleństwo wygląda przez okienko. Czy ja wiem? Mamy nadzieję, że tak nie jest, panie podporuczniku. Niemniej wyglądało to właśnie tak, jakby nasz podporucznik z całą kompanią chciał się pokazać. Mamy przecież oczy i odrobinę oleju we łbach. Wycieczka w góry od 10 do 16 listopada 1915. Zaraz po południu padły rozkazy. Wszyscy w gotowości! Natychmiast zbiórka! Nasze nadzieje zostały więc pogrzebane, ale co robić? Zaraz też wyruszyliśmy. Z miasta na wschód przez Wielki Most nad Ibarem i dalej. Przez kilka kilometrów droga wiodła po płaskiej równinie, później w pół drogi do gór, wzdłuż górskiego potoku Rybnica. Posuwaliśmy się z trudem, bo było wiele przeszkód do pokonania. W międzyczasie nastał wieczór, zapadła ciemność, a tu ani śladu postoju.
Po lewej teren zaczął się wznosić tak bardzo, że można było iść tylko przy samym potoku, a do tego na ogół pojedynczo, przeskakując przez rowy i skały. Po drugiej stronie potoku było podobnie. Kilkakrotnie musieliśmy przekraczać wodę, żeby móc iść po jej drugiej stronie. Na szczęście były małe, chybotliwe mostki drewniane, czyli na ogół przejścia podobne do ścieżek. Gdy tylko zapadła ciemność, góry ożywiły się i zewsząd zaczęły padać strzały. Zdawało nam się, jakbyśmy byli wzięci w dwa ognie. Nie strzeliliśmy ani razu, przeciwnie, staraliśmy się w ogóle nie hałasować. Nawet poszczególne rozkazy jak ładuj i zabezpiecz! Stać! Dalej marsz! Przekazywaliśmy jeden drugiemu szeptem. To wszystko, a szczególnie fakt, że nikt dokładnie nie wiedział co, gdzie oraz jak się stąd wydostaniemy, sprawiło, że byliśmy mocno podenerwowani. Gdyby ktoś, potknąwszy się, zrobił więcej hałasu niż trzeba, najchętniej spuścilibyśmy mu baty. Nie potrafię określić w kilometrach, jak głęboko wdarliśmy się w tę wąską dolinę. Mogło to być w sumie nawet 10 km, ale trwało co najmniej 5 godzin. Na koniec musieliśmy się jeszcze wykąpać. W jednym miejscu ścieżka nieoczekiwanie urwała się przed potokiem, który był tu szeroki może na 4 metry, a głęboki na metr. Na drugim brzegu trzeba było jeszcze wspiąć się na stromy i wysoki na jakieś 2 metry brzeg, co po tej bardzo zimnej kąpieli było trudne. Nie było to łatwe z pełnym ekwipunkiem i w ciemnościach. Do tego trzeba się było zachowywać możliwie jak najciszej, nie mocząc przy tym broni i wyposażenia. Udało nam się to w końcu bez jakiegokolwiek przykrego zajścia. Do zajść nie zaliczam całkowitego zmoczenia. Nieprzyjaciel wciąż chyba nie ma pojęcia, że już tu jesteśmy. Serbowie zdają się co prawda być wszędzie i całą noc zachowują się tak jak zwykle, ale strzelają ze strachu i bez określonego celu, dlatego w ogóle się tym nie przejmujemy. Na drugim brzegu rozciąga się równina. Widać nawet niewyraźne ściernisko po kukurydzy i pojedyncze domy. Rozbijamy namioty zaraz nad potokiem. Robimy to cicho, jak tylko się da. Światła nie można w ogóle zapalać. Rozkładanie namiotów odbywa się z pamięci, na wyczucie. Dzięki Bogu mam jeszcze suchą bieliznę i skarpety w tornistrze, więc się przebieram. Spodnie i buty wyschną na ciele, gorzej z tymi, którzy przewrócili się w potoku i teraz muszą leżeć cali mokrzy, bo spać nie wolno, co najwyżej leżeć pod namiotem, ale z pełnym wyposażeniem. Część z nas, w tym i ja, musi trzymać wartę na zewnątrz dookoła obozu. 11 listopada 1915. Wczesnym rankiem, tuż przed świtaniem, namioty muszą zniknąć z widoku, a my wraz z nimi. Razem z 20 kamratami zostałem wyznaczony do patrolu. Prowadzi nas podporucznik Schickler. Idziemy z ekwipunkiem szturmowym, czyli bez tornistrów. Na początku przekraczamy potok, a wtedy do butów znowu wlewa się woda. Potem kierujemy się w górę. Na wzniesienia mierzące jakieś 500-600 metrów, miejscami odsłonięte, a czasem porośnięte gęstą sośniną lub buczyną. Niezauważeni przez wroga docieramy na górę i dopiero na grzbiecie górskim dochodzi do silnej potyczki z serbskimi strzelcami, którzy na koniec uciekają, gdy w rozsypce rzucamy się na nich z głośnym hurra! Mamy tylko dwóch lekko rannych, którzy jednak idą dalej. Gdy osadzamy się wreszcie na wyznaczonej wysokości, tam gdzie mieliśmy dojść, większość oddziału stacjonująca w tyle za strażami może rozpalić ogniska. Strasznie dziś leje, próbujemy więc przynajmniej osuszyć stopy. Nieprzyjaciela nie musimy się obawiać, czuje do nas respekt, a nasze bezczelne rozpalenie ognia robi wrażenie, jakbyśmy tu przyszli z całą armią. Koło południa musimy zejść ze wzgórza i dogonić kompanię. Serbów nigdzie ani śladu. Przez potok przechodzimy tym razem suchą stopą, nie dotykając wody, skacząc po wielkich głazach z kamienia na kamień. Nasze tornistry leżą, jakeśmy je zostawili, tyle że wszystko przemokło do cna, bo ciągle pada deszcz. Nieniepokojeni trepczemy za kompanią i dołączamy do niej po około godzinie przy młynie wodnym. Tu w szerszej części doliny jest sporo zagród. Jeśli wierzyć mapie, jest to wioska Kanidzora.
W tej okolicy Serbowie próbują zatrzymać nasz przemarsz. Ale wtedy włączają się dwa austriackie działka górskie, które są transportowane wraz z amunicją przez osły. Potem te armatki się składa i już można walić. Po około 15 strzałach ruszamy dalej. Teraz dolina ma już gdzieniegdzie szerokość kilometra i na ogół składa się z łąk. Nienagabywani przez Serbów docieramy do drugiej miejscowości, którą tworzą rozproszone zagrody. Wedle mapy jest to Melianica. Tymczasem nastał wieczór i kompania zatrzymuje się w jednej zagrodzie na prowizoryczną kwaterę. Leżę w bardzo przewiewnej spiżarni na kukurydzę. Oczywiście nie ma prawie w ogóle miejsca, żeby się wyciągnąć. Do tego wszystko jest mokre, a ognia ani światła nie wolno nam zapalać, żeby nieprzyjaciel nie namierzył naszego położenia. Tak jakby za dnia nie miał oczu, bo doskonale wie, gdzie siedzimy, tylko nie odważa się podejść. Zorganizowaliśmy sobie porządną ilość siana. To akurat drobnostka, ponieważ siano zimuje tu na zewnątrz i nieraz wysokie na 3-4 metry stogi sterczą po środku łąki, a poza tym można je znaleźć także w zagrodach. Po środku stogu wbija się w ziemię trąg, a wokół układa się i ugniata siano aż do czubka. Taki stog ma jakieś 2-2,5 metra szerokości. Dla nas te stogi to mile widziane materace. Potem Serbowie mogą sobie na powrót pozbierać swoje siano, oczywiście jeśli wrócą, bo jak się zdaje, wszyscy mieszkańcy umknęli. Mimo zakazu rozpaliliśmy ognisko w naszej spiżarni na kukurydzę, tylko po to, żeby się wysuszyć. Musimy być przy tym ostrożni, żeby nie puścić z dymem całej tej budy. Taka spiżarnia nie jest idealną sypialnią, to drewniana szopa, ale ściany wykonano tylko z listew albo patyków, jak w przypadku płotu, żeby kolby kukurydzy miały przewiew. Tak w Serbii wyglądają stodoły. Na szczęście ta spiżarnia na kukurydzę jest w połowie pusta, bo połowa zbiorów jest jeszcze na polach. Po najbardziej wietrznej stronie ułożyliśmy warstwami kukurydzę, żeby tak nie ciągnęło. Nie jesteśmy przecież słomą kukurydzianą i nie potrzeba nam przewiewu. Tyle dobrze, że udało mi się w spokoju przespać noc. A jako, że z wieczora dostaliśmy po 1/3 chleba na głowę, natychmiast wszystko zjedliśmy, to chwilowo jestem zadowolony. Szturm na wzgórza 1196 i 1209 w okolicy Orlovac 12 listopada 1915. Wczesnym rankiem, zanim nastał świt, ruszyliśmy z pełnym ekwipunkiem. Droga wiodła nie w przód, ale w prawo, a nawet nieco wstecz. Strzelcy falami wspinali się na wzgórze 175, które okazało się niezajęte. Dopiero sąsiednie zalesione zbocza wzgórza 1196 były silnie obsadzone i wtedy zaczęła się gwałtowna walka piechotna. Serb leżał w połowie wysokości wzgórza, dobrze oszańcowany i strzelał jak szalony. W ogóle nas to jednak nie powstrzymywało, bo dobrze chronieni przez pnie drzew byliśmy w stanie wspinać się coraz wyżej, a kule nie wyrządzały nam żadnych szkód. Byłem tym razem w pierwszej fali pod dowództwem podporucznika Schicklera. Nie doszło do niebezpiecznych starć wręcz, bo wnet austriacka bateria górska odkryła nieprzyjacielskie pozycje i posłała tam kilka celnych strzałów. Serbowie nagle zniknęli. Znaleźliśmy tylko puste gniazda strzeleckie i dwóch zabitych. Nie wiem, czy Serbowie ponieśli większe straty, bo na mojej drodze spotkałem tylko tych dwóch nieżywych, z których jeden miał przy sobie cały okrągły bochenek chleba. Chętnie bym go wziął, ale od martwego nic nie chcę. Obojętnie, czy swój, czy wróg. Po śmierci nie ma już wrogości, ale martwym nie powinno się nic zabierać. Nie wolno ich okradać. Bez przeszkód wdrapaliśmy się aż na szczyt i ruszyliśmy dalej po górskim grzbiecie, ciągnącym się ku wschodowi. Szczyty są tu już pokryte śniegiem. Na ostatnim wierzchołku tej góry znów napotkaliśmy na opór. Ale była to tylna straż nieprzyjaciela, broniąca się słabo, by w końcu zwiać w dół ku następnemu wzniesieniu. Ten szczyt mamy utrzymać i nie uderzać dalej, dlatego się okopujemy. Da się to zrobić tylko na tyle, na ile można ułożyć w stosy luźne kamienie
i na ile pozwalają zdrętwiałe palce. Tymczasem nieprzyjaciel zostawia nas w spokoju, ale po południu zaczyna strzelać w naszą kiepską pozycję lekkimi granatami i szrapnelami. Na szczęście Serb nie zna chyba dokładnie naszego położenia. Inaczej kosztowałoby to nas wiele krwi. A tak mamy tylko jednego rannego i dwóch ze skręconymi kostkami, którzy uszkodzili je sobie podczas przemarszu. Prawdopodobnie dlatego, że zachowywaliśmy się dość spokojnie, aby nie zdradzić naszego położenia, serbska piechota ruszyła z sąsiedniego, odkrytego, ale zasypanego śniegiem wzgórza w stronę naszego wzniesienia. Wyraźnie widziałem nadchodzących Serbów, którzy na śniegu wyglądali jak laleczki. Wnet zaczęliśmy strzelać do tych dobrych celów, najprzód bez skutku, bo odległość była za duża, a później, gdy nasz ogień zaczął przynosić efekty, atakujący zniknęli z grzbietu górskiego, idąc zapewne pod osłoną stoku. Nie podejdą jednak do nas, dopóki tu zostaniemy. Pod wieczór przyszedł drugi pluton, by nas zluzować i mogliśmy wrócić na nasze pozycje wyjściowe z rana. Tym razem ulżyło mi, że mogę w końcu zejść z tego wzgórka. Przy okazji zrobiło mi się ciepło. Następnego dnia dowiedzieliśmy się, jak poszło naszemu drugiemu plutonowi. Wieczorem zaatakowano go nieoczekiwanie i wszyscy wpadliby w ręce nieprzyjaciela, gdyby nie szybkie wycofanie się do jednego z wąwozów, dzięki czemu następnego dnia rano nasi dotarli do nas drogą okrężną. Nocą plutony pierwszy i drugi naszej kompanii stacjonowały między skałami nad potokiem i jeśli to prawda, to jesteśmy teraz kompletnie otoczeni przez Serbów. Popędzono nas za daleko w góry bez połączenia z armią, czyli bez krycia tyłów. Ponoć jest tu też nasz trzeci batalion, ale nie widziałem nikogo poza nami i drugą artylerią austriacką. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Moi drodzy, jeśli Wam się podobało i chcielibyście udzielić mi wsparcia w mojej twórczości i pracy, którą wykonuję, zapraszam na moją stronę Patronite, do której link znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam również do subskrypcji, mile widziana łapka w górę, komentarz do obejrzanego materiału, a jeśli masz ochotę śledzić dalsze losy Alberta Adamskiego, wystarczy kliknąć serduszko. Dziękuję ślicznie.